Ja zajmę się teraz prowadzeniem webinarium za pośrednictwem czatu. Będę również czuwać nad technologicznym aspektem tego przedsięwzięcia. Od razu chciałam Was też uprzedzić o tym, że dzisiaj będzie Wam troszeczkę trzeszczał dźwięk, dlatego że Olga i Miłosz korzystają z jednego komputera i jednego zestawu słuchawek, będą się dosyć często zmieniać, jakby przekazywać sobie głos, i w tym momencie będziecie też słyszeć trzeszczenie słuchawek. Mam nadzieję, że to jakoś wytrzymacie. Ja już teraz o tym uprzedzam, żebyście się tym nie niepokoili. To cóż, ja znikam, przechodzę na czat. Zapraszam Olgę i Miłosza, żeby się nam pokazali. I teraz mnie już nie będzie słychać, za moment będzie słychać Olgę i Miłosza. Dzień dobry, czy mnie słychać? Nazywam się Olga Napiątek, jestem prezeską zarządu Fundacji Civis Polonus. Ze mną jest Miłosz Ukleja i razem pracujemy w projekcie Młodzi Twórczy Ludzie w Bibliotece, o którym chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć i serdecznie Was zaprosić do uczestniczenia w tym projekcie. Teraz pokażę Wam nasze logo, które zastąpi nasze twarze. Nie będziemy robić min, a Wy będziecie mogli zapoznać się z logiem, które mam nadzieję będziecie oglądać w naszych różnych materiałach. Już je instaluję. Dobrze. Na początku chciałabym powiedzieć kilka słów o naszej organizacji, żebyśmy przedstawili się. Fundacja Civis Polonus działa od 10 lat i naszym głównym obszarem zainteresowań jest edukacja obywatelska młodzieży, edukacja obywatelska młodych ludzi. I to, na czym nam szczególnie zależy, to na tym, żeby dawać okazje i możliwości młodym ludziom, czyli gimnazjalistom, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, do tego, żeby aktywnie uczestniczyli w życiu publicznym. I to życie publiczne, to aktywne uczestnictwo widzimy przede wszystkim w szkole oraz w społeczności lokalnej, w gminach. To, na czym nam szczególnie zależy, to na tym, żeby dawać okazję do tego, żeby młodzi ludzie mówili. Żeby mówili o tym, jakie są ich problemy, jakie są ich potrzeby, jakie są ich marzenia. Żeby o tym mówili, o tym dyskutowali, przepraszam, ze sobą, ale też o tych problemach, marzeniach rozmawiali z osobami, które mogą te marzenia zrealizować. Czyli na przykład z władzami gminy, z władzami miast, wtedy kiedy rozmowy dotyczą spraw lokalnych, albo z dyrektorami szkół i nauczycieli, wtedy kiedy dyskutują o tym, jaka powinna być dobra szkoła, w jaki sposób chcą się i lubią się uczyć. Więc to, czym się zajmujemy, to stwarzanie okazji do tego, żeby młodzi ludzie dawali głos. I nasze doświadczenie pokazuje, że ilekroć młodym ludziom daje się przestrzeń do dyskusji, do dzielenia się swoimi opiniami, oni to robią w sposób bardzo rozsądny, bardzo wyważony, bardzo odpowiedzialny i bardzo często wykazują się niebywałą taką troską i rozsądkiem. Oprócz tego, że zachęcamy młodych ludzi do mówienia, zachęcamy ich również do robienia, czyli do zmieniania i swoich szkół, i społeczności lokalnych. I nasze doświadczenie pokazuje, że dawanie im tej okazji, możliwości, uwierzenie w młodych ludzi, że mogą zmieniać coś, mogą działać, daje tym młodym ludziom niesamowite poczucie mocy i wiary w siebie. I to jest takie poczucie mocy, które później zostaje im na całe życie. Takie przekonanie, że oni są na tyle kompetentni, mocni, sprawni, że mogą zmieniać swoje życie, mogą chcieć angażować się w życie swoich społeczności lokalnych. I pracując z młodymi ludźmi, zajmując się właśnie edukacją obywatelską, zawsze zastanawiamy się, gdzie tak naprawdę, dokąd możemy zaprosić młodych ludzi po to, żeby oni tę aktywność obywatelską mogli praktykować. I od 3 lat pracujemy również w bibliotekach, gdyż biblioteki wydają nam się doskonałymi miejscami dla edukacji obywatelskiej, dlatego że są miejscami, w których
Można w neutralnej przestrzeni spotkać się i rozmawiać. To są miejsca, w których można zdobywać wiedzę, informacje dzięki zasobom biblioteki. I wreszcie w bibliotekach są osoby, bibliotekarze i bibliotekarki, którzy w doskonały sposób mogą być i przewodnikami po wiedzy obywatelskiej również, ale także moderatorami dyskusji, procesów uczenia się. I to właśnie w ciągu ostatnich 3 lat nam się udało. To znaczy w 2011 roku zrealizowaliśmy projekt, który nazywał się Rozegraj Unię i był to program edukacji obywatelskiej w bibliotekach. Polegał on na tym, że w bibliotekach odbyły się symulacje posiedzenia Rady Unii Europejskiej. Bibliotekarze byli moderatorami tej symulacji, tej dyskusji. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wczuli się w rolę polityków, przedstawicieli różnych państw i w czasie tej dyskusji decydowali o tym na przykład, czy Chorwacja powinna być włączona do Unii Europejskiej. Ten projekt pokazał, że w bibliotece jest miejsce i jest dobra przestrzeń do tego, żeby młodzi ludzie rozszerzyli sobie swoją wiedzę dzięki materiałom i zasobom bibliotecznym, ale również są doskonałymi miejscami do tego, żeby właśnie w taki zabawowy sposób, bo symulacja jest rodzajem zabawy, zrozumieć bardzo trudny proces polityczny, jakim jest prezydencja w Unii Europejskiej. Ten projekt poszedł nam tak dobrze, projekt ten realizowaliśmy wspólnie z FRSI, że Kancelaria Prezydenta bardzo się nim zainteresowała i młodzi ludzie, którzy tak świetnie z bibliotekarzami pracowali, prowadzili dyskusje z pełnym zaangażowaniem i to zaangażowanie było zarówno po stronie bibliotekarzy, jak i uczniów, zostali docenieni i zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, żeby właśnie tam odbyć taką bardzo uroczystą symulację posiedzenia Rady Unii Europejskiej. I to było, tak się zaczęła nasza przygoda fundacji z bibliotekami. I w 2011 roku rozpoczęliśmy drugi projekt, o którym zaraz opowie Miłosz. To jest projekt Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych. Projekt, w którym docenialiśmy demokratyczną funkcję biblioteki. Zobaczyliśmy w bibliotekach unikalne na mapie lokalnej miejsce, w którym różni mieszkańcy, starsi, młodsi, lepiej wykształceni, gorzej wykształceni, mogą przyjść i dyskutować o bardzo ważnych sprawach dla społeczności lokalnych, a bibliotekarz jest gospodarzem takiego ważnego namysłu na temat przyszłości gminy, przyszłości społeczności lokalnych i jest też gospodarzem unikalnego często spotkania władz lokalnych z mieszkańcami. I o tym projekcie więcej opowie teraz Miłosz Ukleja. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za przedstawienie Doroci, dziękuję również Oldze za to, że opowiedziała i podzieliła się swoimi doświadczeniami tego, co w bibliotece robiliśmy. Ja Państwu bliżej opowiem o naszym projekcie, który realizowaliśmy wspólnie z 22 bibliotekami na terenie całej Polski. Proszę zobaczyć tutaj na mapie, jaki mamy rozrzut bibliotek po całej Polsce, skąd one są. Tak naprawdę poznaliśmy specyfikę całej Polski, to często uczyliśmy się nawet nazw geograficznych nie tylko miast, wsi, ale i regionów. Biblioteki współpracowały z nami i zastanawiały się, jak można prowadzić konsultacje. Na początku wyszliśmy z takim pomysłem, żeby biblioteka stała się miejscem, centrum lokalnym, gdzie ludzie rozmawiają, prowadzą dyskusje, a jeśli im się uda, to nawet i konsultacje społeczne razem z władzami gminy. No i jak się okazało, biblioteka to takie miejsce, które bardzo dobrze sprawdza się do prowadzenia dyskusji, rozmów na ważne tematy lokalne. Tutaj mamy dyskusję w Baniach Mazurskich z grupą młodzieży dotyczącą oferty kulturalnej instytucji gminnych, również biblioteki. Pani bibliotekarka zaprosiła przedstawicieli 2 klas gimnazjalnych i pytała wraz z przedstawicielami innych instytucji, jak można współpracować z młodzieżą, jakie są potrzeby młodzieży, jakie są oczekiwania.
Do dyskusji zapraszaliśmy przede wszystkim mieszkańców, bibliotekarki i bibliotekarzy, którzy byli odpowiedzialni za ten proces, prowadzili dyskusję, byli moderatorami tej dyskusji, ale również władze gminy, bo zależało nam na tym, żeby władze gminy zobaczyły, że biblioteka to takie miejsce, gdzie można dyskutować na ważne problemy, nie tylko na jakieś błahe sprawy, które dotyczą bardzo małej grupy osób, ale na istotne problemy społeczne dla gminy. I tutaj pani wójt gminy Gruta, Halina Kowalkowska, przemawia w trakcie spotkania dotyczącego budowy wiatraków i to było tematem konsultacji właśnie w bibliotece w Grucie. Dyskusje przede wszystkim było takie bardzo ważne założenie, że dyskusje były otwarte dla wszystkich. Nie zapraszaliśmy poszczególnych grup osób czy poszczególnych grup decydentów, tylko na dyskusję mógł przyjść każdy, czy to były dzieci, czy młodzież, czy rodziny całe. Każdy głos się liczył, biblioteki brały pod uwagę każde zdanie. To było również bardzo ważne i to, jeśli chodzi o cele działania fundacji w bibliotekach, również bardzo ważny element. Skupialiśmy się na bardzo konkretnych problemach. Już od samego początku współpraca biblioteki polegała na tym, że każda z bibliotek miała swojego opiekuna, który wybierał temat, przygotowywał bibliotekę do prowadzenia konsultacji, konsultował to, co ma znaleźć się w kwestionariuszu, czy ankiety, czy scenariuszu spotkania. I to było bardzo istotne, żeby skupić się na ważnym zagadnieniu, na ważnym problemie, który dotyczy gminy czy miejscowości. Cały czas mówię o projekcie Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych. Zachęcam Państwa do tego, żebyście zobaczyli materiały z tego projektu na naszej stronie. Później Dorota na pewno poda taką informację. Również na stronie PRB są materiały dotyczące tego, jak współpracowaliśmy z bibliotekami. Ale również zachęcam do tego, żebyście Państwo kontaktowali się z bibliotekami, które brały udział, bo my współpracowaliśmy wcześniej z bibliotekami z pierwszej i drugiej rundy, także bardzo cieszę się, że teraz będziemy mieli okazję poznać biblioteki z trzeciej rundy. Zobaczcie Państwo jeszcze to zdjęcie, widać, że dyskusje organizowane były naprawdę w różnych miejscach, nie tylko w bibliotece, ale i przed biblioteką. Dzisiaj pewnie byłoby to niemożliwe, bo w Warszawie akurat teraz pada śnieg. Ale w okresie letnim konsultacje były prowadzone naprawdę w różnych miejscach. I do konsultacji zapraszana była również młodzież, ale też i inne grupy wiekowe. Staraliśmy się, aby pokazać przekrój społeczności lokalnej właśnie w trakcie tych prowadzonych konsultacji. Teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie krótki materiał filmowy z projektu. Mam nadzieję, że on się Państwu... Tak, to dobrze. To przekazuję teraz nadzór i prowadzenie Dorocie i oglądamy film przez około 3 minutki.
Już jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że materiał filmowy się Państwu podobał i udało trochę zapoznać się z tematyką tego, co robiliśmy. Również bardzo chętnie zapraszam, żebyście się z nami kontaktowali, jeśli kiedyś będziecie zainteresowani prowadzeniem tego typu działalności. Nawet jeśli będziecie chcieli skorzystać, mamy taką ofertę szkoleniową. Możecie zapisać się do nas na szkolenia właśnie z tego typu działań. Ale chciałem teraz Państwa bardzo krótko zapytać, jak Wam się wydaje, mamy dwa pytania, krótkie pytania ankietowe. Mam nadzieję, że jest już to widoczne na ekranie. Dwa pytania ankietowe. Pierwsze pytanie to, jak Ci się wydaje, czy biblioteka to dobra przestrzeń dla młodzieży? A drugie pytanie ankietowe, jak Ci się wydaje, jakie jest nastawienie młodzieży wobec biblioteki? Chcielibyśmy się dowiedzieć od Państwa. Widzę, że już część z Państwa wypełniła ankiety, bardzo się cieszę. Już mamy prawie połowę. Prawie połowa osób wypełniła. Cieszę się również, że jest z nami dzisiaj prawie 130 osób. Bardzo nam z tego powodu miło. Taka forma dla nas jest nowością. Nigdy wcześniej nie spotykaliśmy się za pomocą internetu z pracownikami bibliotek, także mam nadzieję, że dla Państwa będzie to również cenne doświadczenie. Zaraz będziemy rozmawiali o tym, jak będzie można się z nami kontaktować w trakcie realizacji projektu i w trakcie przygotowania wniosków. Czy już została chyba ankieta zakończona, prawda? Dobrze. No i proszę Państwa, jak widzimy właśnie odpowiedzi, że na pierwsze pytanie, czyli jak Ci się wydaje, czy biblioteka to dobra przestrzeń dla młodzieży, 85% z Państwa odpowiedziało, że tak. Bardzo mnie to cieszy, bo właściwie nikt nie udzielił odpowiedzi negatywnej. To jest naprawdę bardzo budujące zarówno dla nas, jak myślę i dla Was, że jest ta energia młodzieży, to się czuje, to się widzi, że jest taka potrzeba. Tak naprawdę trzeba to tylko teraz odpowiednio poprowadzić i nadać temu odpowiedni tor. Ja myślę, że z nami będziecie mieli taką szansę, że będziecie mogli współpracować i będziecie mogli nadać działaniom dla młodzieży taki wygląd, jak będziecie chcieli. I na drugie pytanie, jak Ci się wydaje, jakie jest nastawienie młodzieży wobec biblioteki? Większość z Was odpowiedziała, że to nastawienie jest neutralne. Pozytywne, mniej niż co trzecia osoba, neutralne, ponad połowa osób. Rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że nastawienie młodzieży wobec biblioteki jest neutralne, ale bardzo mało osób, prawie nikt nie powiedział, że jest negatywne. Także tutaj też widać bardzo dobrą energię i myślę, że razem z nami będziecie mogli z tego skorzystać. Teraz przekazuję słuchawki Oldze. Przepraszam na chwileczkę za takie trzeszczenie. No właśnie, my dokładnie podzielamy to przekonanie o tym, że biblioteka jest doskonałą przestrzenią dla młodych ludzi, z doskonałym miejscem. To jak o czym powiedzieliście, czyli wasze przekonanie, że jakby nastawienie młodzieży do biblioteki jest raczej neutralne, myślę, że właśnie dokładnie tak jest. I teraz naszym celem naszego projektu, do którego was serdecznie zapraszamy, jest sprawienie, żeby młodzi ludzie uznali, że biblioteka jest fantastycznym miejscem do rozwijania wiedzy, do rozwijania zainteresowań, ale też do podejmowania różnego rodzaju aktywności obywatelskiej na rzecz społeczności lokalnej. I chcemy w ramach tego projektu sprawić, żeby wasze biblioteki wypełniły się młodymi ludźmi. Tak jak mówiłam, ja od 10 lat pracuję z młodymi ludźmi i muszę powiedzieć, że prawie zawsze zaskakuje mnie to, jak inni są młodzi ludzie niż ta stereotypowa opinia o nich. To znaczy, mam poczucie, że młodzi ludzie są bardzo ambitni. Mają pomysły, mają plany, mają marzenia i na tyle, na ile potrafią, starają się do nich zbliżać. Mam poczucie i doświadczenie z tego, że młodzież jest otwarta. Otwarta na siebie, na innych młodych ludzi, ale uwaga, przede wszystkim młodzi ludzie też bardzo są otwarci na dorosłych. Tylko że młodzi ludzie potrzebują dorosłych, którzy będą gotowi do zaakceptowania ich, do słuchania ich i do
traktowania ich po partnersku. I takich dorosłych młodzi ludzie szukają, takich dorosłych potrzebują. I z naszych doświadczeń z pracy z bibliotekami wynika, że bibliotekarze i bibliotekarki świetnie się odnajdują właśnie jako tacy ważni dorośli. No i wreszcie młodzi ludzie są bardzo kreatywni i w projektach modelowych również, które Wam proponujemy, ta kreatywność będzie znajdowała swoje ujście. I zapraszamy Was właśnie do tego, żebyście wypełnili biblioteki takimi młodymi ludźmi. Na czym polega nasza oferta? Otóż, po pierwsze, projekty modelowe. Projekty modelowe opisaliśmy, piszemy. Dzisiaj będą dostępne na portalu Labib. Zachęcamy do zapoznania się z tymi projektami, które mają sprawić, że biblioteka będzie miejscem aktywnej, wciągającej edukacji obywatelskiej. Po drugie, proponujemy szkolenia tematyczne. No i wreszcie, jak pozostałe organizacje, proponujemy i zapraszamy do skorzystania z doradztwa. Nasze projekty modelowe opierają się na naszym doświadczeniu tego, co się sprawdza, czyli tego, w jakich projektach w bibliotece młodzi ludzie chcą uczestniczyć i jakie też projekty są w stanie tak naprawdę pociągnąć bibliotekarze i bibliotekarki i jakie sprawiają bibliotekarzom i bibliotekarkom najwięcej przyjemności. I projekty to po pierwsze debaty młodzieży w bibliotece. To jest projekt, który jest oparty na naszym doświadczeniu z projektu Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych. Zapraszamy Was, żebyście w bibliotece rozmawiali o ważnych lokalnych sprawach, żebyście stworzyli okazję do dyskusji, ale również, żebyście pomogli młodym ludziom znaleźć informację, wiedzę, która sprawi, że dyskusja w bibliotece nie będzie po prostu taką paplaniną, tylko będzie dyskusją opartą na faktach, na wiedzy i będzie dyskusją racjonalną. A młodzi ludzie wejdą w to jak masło, uwielbiają dyskutować. Drugi projekt dotyczy wspólnego wraz z młodymi ludźmi odkrywania jakichś ważnych tradycji lokalnych. Zapraszamy Was do tego, żeby wspólnie z młodymi ludźmi odszukać jakieś zapomniane zwyczaje, jakieś ważne dla Waszej kultury lokalnej miejsca, jak najwięcej się o nich dowiedzieć, a następnie zorganizować w Waszej bibliotece takie międzypokoleniowe spotkanie, w czasie którego Wy jako bibliotekarze pokażecie zasoby biblioteczne, a młodzi ludzie pokażą to, czego się dowiedzieli w ramach poszukiwań prowadzonych pod Waszym kierunkiem. Dwa następne projekty modelowe przedstawi Miłosz, więc przekazuję mu mikrofon. Dziękuję bardzo. I jeszcze zostały nam dwa projekty modelowe. Pierwszy z nich to Młodzieżowa Rada Programowa w Bibliotece. Będzie to takie ciało, które będzie zarówno pomagało przygotowywać działania i prowadzić działania bibliotece, jak opiniować pewne działania również bibliotece i innym instytucjom gminnym. Zapraszam Państwa do oglądania tych projektów modelowych na Labibie, komentowania, dzielenia się opiniami, ale również tego, żebyście starali się odnaleźć możliwości, jak możecie to zrealizować u siebie w gminie i my Wam w tym pomożemy. Ostatni projekt modelowy nosi tytuł Więcej niż ściąga.pl, jak uczyć się dzięki zasobom internetu i biblioteki. Tutaj będziemy działali również aktywnie, jak w przypadku wszystkich trzech pozostałych projektów, ale z wykorzystaniem internetu, narzędzi komputerowych. Będzie to projekt służący temu, żeby młodzież potrafiła się bezpiecznie poruszać w internecie, żeby potrafiła wyszukiwać ciekawe i ważne informacje dla niej. I będzie to bardzo aktywny projekt, bo będzie zakładał również taką grę interaktywną, która myślę, że dla młodzieży będzie takim bardzo, bardzo ciekawym rozwiązaniem i bardzo ciekawą metodą współpracy. To są wszystkie projekty modelowe. Wiemy, że Państwo przygotowujecie się do tego, żeby składać wnioski i aplikować o środki do aktywnej biblioteki. Dlatego też my będziemy starali się Wam pomóc dostosować te nasze projekty modelowe, ale również inną ofertę, którą sobie wymyślicie, do tego, żeby dostać pieniądze, żeby przeprowadzić u Was te działania z młodzieżą. I teraz jak to będzie wyglądało?
Przed złożeniem wniosków możecie się z Państwem z nami skonsultować. Będziemy pełnili dyżury we wtorki, w środy i w czwartki. To wszystko jeszcze będzie napisane i podane do informacji. Na koniec też będą do nas maile, będzie kontakt, będzie Skype. I maile będzie można do nas pisać przez cały czas, będziemy na nie odpowiadać, będziemy Państwu udzielać odpowiedzi, jak pozyskać młodzież, jak prowadzić działania, jak wykorzystać te nasze projekty modelowe i jak je zaadoptować. Dorota właśnie pisze, kiedy mamy konsultacje telefoniczne czy konsultacje skype'owe, to jest wtorek, we wtorek od 11 do 16. W środę i w czwartek. Godziny jeszcze będą podane, także w materiale na koniec. Proszę, żebyście się Państwo nie zastanawiali, tylko się z nami kontaktowali, bo bardzo chętnie jesteśmy po to, żeby Wam udzielić odpowiedzi, pomóc merytorycznie do tego, żeby biblioteka prowadziła dobre działania z młodzieżą i takie działania, o których mówiliśmy, bo to jest też bardzo ważne, żeby do takich działań dobrze prowadzonych dla młodzieży trzeba się odpowiednio przygotować. Czyli jeszcze raz tylko powtórzę, we wtorek dyżur telefoniczny i skype'owy, w środę i w czwartek, godziny wszyscy Państwo macie napisane, piszcie do nas maile. Konsultacjami będę się zajmował ja i Katarzyna Karwacka od nas z fundacji, także zachęcamy do tego. A teraz przekazuję słuchawki Oldze i Olga opowie o szkoleniach. Młodzi ludzie, chociaż tak jak mówiłam, są bardzo chętni do podejmowania różnych aktywności, są jednak grupą specyficzną. I chcielibyśmy w czasie szkoleń tematycznych przygotować Was dobrze do tego, żebyście mogli adekwatnie z nimi pracować. I na szkoleniach tematycznych chcielibyśmy zacząć od takiej refleksji na tym, jaka tak naprawdę jest współczesna młodzież. Chcielibyśmy odłożyć na bok nasze stereotypy, uprzedzenia, ale też pamięć o tym, jacy my byliśmy, bo świat się jednak zmienia, i zastanowić się, jakie są marzenia, aspiracje młodych ludzi, w jaki sposób lubią spędzać czas, w jaki sposób lubią się uczyć, co lubią czytać, co lubią oglądać. Chcemy przyjrzeć się młodym ludziom, poznać ich po to, żeby dalsze działania projektować adekwatnie właśnie do specyfiki tej grupy społecznej i tej grupy odbiorców biblioteki. Będziemy również zastanawiać się, w jaki sposób, projektując różnego typu działania adresowane do młodych ludzi, współpracować z innymi instytucjami lokalnymi. Dlatego, że działania dla młodych ludzi podejmuje i Dom Kultury pewnie, oczywiście szkoła, czasami też ośrodki pomocy społecznej. Ważne jest to, żeby tych działań nie dublować, ale żeby je uzupełniać. I nasze projekty i na szkoleniach tematycznych też o tym będziemy mówić. Przede wszystkim, w jaki sposób współpracować ze szkołami po to, żeby działania w bibliotece uzupełniały ofertę szkół i pomagały w gruncie rzeczy szkołom realizować podstawę programową, pomagały rozwijać kompetencje kluczowe, co jest zadaniem szkół, przede wszystkim w zakresie edukacji medialnej. Także Wasza oferta będzie, że tak powiem, kolokwialnie na rękę szkołom. Będziemy też na szkoleniach pokazywać wiele inspirujących przykładów działań, tego, w jaki sposób w bibliotekach można prowadzić różnego typu projekty, ale również w jaki sposób zaadaptować ofertę biblioteki do potrzeb młodych ludzi. No i wreszcie będziemy mówić, jakie są podstawowe zasady skutecznej pracy z młodzieżą, bo to jest pewna wiedza. Znaczy pewne rzeczy wiadomo, że będą działały, a pewne rzeczy wiadomo, że z młodymi ludźmi nie będą działały. I o tych wszystkich tajemniczych sposobach pracy z młodzieżą będziemy Wam mówili. W czasie szkoleń będziemy bardzo dużo wspólnie dyskutować. Będziemy wymieniać się doświadczeniami. Będziemy prosić uczestników szkoleń, mam nadzieję Was, do tego, żebyście dzielili się już zdobytymi doświadczeniami, dzielili się swoimi obawami, pomysłami, tak żebyśmy mogli zawsze na nie odpowiadać. Będziemy bardzo często pracować w grupach i będziemy też się dużo bawić. I to są metody, będziemy stosować jednym słowem wiele aktywizujących metod edukacyjnych, pokazując Wam, że to jest najskuteczniejsza metoda uczenia się i rozwijania. I też
To są metody, które później wy będziecie mogli stosować w pracy z młodymi ludźmi, bo oni też najchętniej w ten sposób się uczą. Szkolenia będą trwały 3 dni, o 24 godziny, będą zaczynały się w czwartki od 12, a kończyły się w soboty pod koniec dnia. Szkolenia będą prowadzili doświadczeni trenerzy i to doświadczenie będzie dotyczyło zarówno samego warsztatu trenerskiego, jak również pracy z młodymi ludźmi, ale również trenerzy będą znali i rozumieli specyfikę bibliotek, tak żebyśmy to, o czym mówimy, o czym będziemy, do czego będziemy Was przygotowywać, było jak najbardziej skrojone do sytuacji biblioteki, tak żeby te działania z młodzieżą pasowały właśnie do biblioteki. I wreszcie na szkolenia też będziemy zapraszać bibliotekarzy, którzy mają duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i oni będą się dzielili swoimi doświadczeniami, ale też będą Wam dawali praktyczne wskazówki, co wychodzi, co nie wychodzi. Kolejna forma wsparcia to jest doradztwo indywidualne i sieci wsparcia i wymiany doświadczeń, o których opowie Wam teraz Miłosz. Jeszcze w trakcie trwania szkoleń spotkamy się z Państwem na doradztwie indywidualnym. Spotkamy się, to będą tylko spotkania dla osób, które będą tym zainteresowane. To będzie doradztwo dotyczące prowadzenia już projektów, nie na etapie starania się o środki, tylko to będzie doradztwo, które będzie trwało od kwietnia do września, po to, żebyście sprawdzali Państwo, jak skutecznie i efektywnie wykorzystujecie projekty modelowe i te działania, które zaplanowaliście. I tu będziemy współpracować tylko z chętnymi. Stworzymy też takie sieci regionalne, sieci wsparcia, które będą polegały na tym, że wy lokalnie będziecie się wspierać i nawiążecie taką współpracę, gdzie waszym głównym tematem będzie po prostu młodzież. Tutaj doradztwo indywidualne będzie również skupiało się na tym, że będzie z wami indywidualnie współpracował opiekun. To taka nasza metodologia, którą wcześniej w projekcie realizowaliśmy, że biblioteka miała opiekuna. Niestety przy tak dużej liczbie bibliotek, jak jest teraz, trudno to zrealizować, ale te biblioteki, które będą zainteresowane, otrzymają opiekę jednej osoby, która będzie ekspertem w temacie prowadzenia działań z młodzieżą w bibliotece i będzie Wam doradzała, jak tego typu działania będzie można prowadzić. Oczywiście będziemy informować o tym, co robimy na Labibie, będziemy wrzucać treści dotyczące młodzieży. Tutaj też zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzali to, co my wrzucamy, co się dzieje, co Program Rozwoju Bibliotek będzie publikował o młodzieży, bo my będziemy mieli bardzo mocno z tym, bardzo będziemy związani i dużo będziemy mieli z tym do czynienia, także tu zachęcam do tego, żebyście nawet te osoby, które się nie zdecydują na to wsparcie indywidualne, żeby korzystały z tego już po zakończeniu projektu. Dobrze, kolejny slajd. I teraz przekazuję głos Oldze, która powie nam, co zyskacie dzięki temu, że skorzystacie z naszej oferty. No, przede wszystkim mamy nadzieję, że dzięki uczestniczeniu w projekcie Młodzi Twórczy Bibliotece, to jest nazwa naszej oferty, poczujecie się mocni i kompetentni w tym, w jaki sposób projektować swoje działania dla młodych ludzi, co zrobić, żeby wasze biblioteki były pełne młodych, zaangażowanych ludzi, żeby oferta biblioteczna, zarówno dotycząca czytelnictwa, jak i działań pozaczytelniczych, rzeczywiście trafiała do młodzieży i nauczymy was pracować z młodymi ludźmi. Bardzo Was do tego zachęcamy, bo praca z młodymi ludźmi daje niezwykle dużo satysfakcji i też jest taką pracą, która daje bardzo głębokie poczucie sensu, bo inwestujemy w młodych ludzi i to, co w nich zainwestujemy, oni będą długo, długo jeszcze zwracać Wam, Waszą społecznościom lokalnym i to jest naprawdę dobrze zainwestowana praca i wysiłek. Zachęcamy do tego. Mamy nadzieję, że wy osobiście się rozwiniecie, że będziecie mieli więcej energii, więcej radości z pracy i będziecie równie zadowoleni jak inni uczestnicy naszych projektów, których tutaj właśnie widzicie, a młodzi ludzie, z którymi
będziecie pracować, którzy dotkną niejako waszej oferty, staną się jeszcze bardziej zaangażowani, bardziej zainteresowani sprawami społecznymi, ale również zainteresowani zdobywaniem wiedzy, której, do czego pośrednikiem może być biblioteka, i tacy gotowi do brania sprawy w swoje ręce i działania na rzecz kultury, na rzecz społeczności lokalnej. Bardzo was zapraszamy. Teraz jesteśmy gotowi do odpowiadania na wszelkie pytania, które do nas macie. Dziękujemy za uwagę dotychczasową. O, to jeszcze tutaj widać cytat, który to jest wypowiedź bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapach. Mogę powiedzieć, że w Łapach doświadczenie pani bibliotekarek było takie, że na początku zaczynały projekt, który miał polegać właśnie na dyskusjach z młodzieżą w bibliotece z pewnym dystansem. Bardzo chciały pracować z młodzieżą, ale trochę się bały. Ich doświadczenia pokazały, że nie było się czego bać, że młodzi ludzie bardzo chętnie odpowiedzieli na ich zaproszenie. Odbyły się bardzo ciekawe działania w bibliotece i teraz bibliotekarki z Łap są lokalnymi ekspertkami w zakresie organizowania dyskusji i konsultacji lokalnych. Pojawiły się pierwsze pytania i Miłosz jest gotowy do odpowiedzenia na nie. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za pierwsze pytania. Pierwsze pytanie jest następujące. Czy mały zespół biblioteki da radę? Ja muszę szczerze powiedzieć, że my współpracowaliśmy z różnymi bibliotekami. Z bibliotekami, które zatrudniały od kilku osób, nawet od dwóch etatów do kilkunastu osób. I szczerze powiem, że ta współpraca no, oczywiście musi być dobrze przygotowana, bo wiadomo, że jak jest mniejszy zespół, możliwości biblioteki są ograniczone w pewien sposób, ale jak najbardziej ta współpraca jest możliwa. Realizacja tych działań, my też będziemy zachęcali przy konsultowaniu tych projektów modelowych, żebyście Państwo dostosowali te projekty adekwatnie do potrzeb swojej i gminy, ale i biblioteki, żebyście zwrócili na to uwagę, jak to może wyglądać u Was, ale od razu odpowiadam, że wydaje mi się, jak najbardziej, tak. Mały zespół biblioteki oczywiście może dać radę. Tutaj nie ma takiego kryterium ilościowego. Też nie skupiajcie się Państwo na środkach, bo tak naprawdę w wielu bibliotekach te działania realizowane były własnym nakładem pracy prowadzonym przez biblioteki. Kolejne pytanie, na które odpowiem, to gdzie w tym wszystkim są książki? Co z książkami, co z czytelnictwem młodzieży, pewnie o to chodziło i tak dalej. No oczywiście opowiadaliśmy o takich działaniach, które są w pewien sposób niezwiązane z książkami, bo mówiliśmy o bibliotece jako centrum społeczności lokalnej, bibliotece, gdzie się rozmawia, gdzie się prowadzi dyskusje. Ale muszę powiedzieć też, że część konsultacji dotyczyła oferty biblioteki. Konsultowaliśmy również ofertę biblioteki. Było, pamiętam, jedne konsultacje były następujące. Zastanawiano się w bibliotece, czy warto kupić e-booki, czy mieszkańcy będą to czytać, bo oczywiście wiecie Państwo, jaki teraz jest boom na te wszystkie internetowe i elektroniczne media. Okazało się po konsultacjach, że te e-booki w gminie tak naprawdę się nie sprawdzą. Także również prowadziliśmy działania dotyczące statutowej działalności biblioteki, czyli podniesienia czytelnictwa, prowadzenia tej funkcji właśnie związanej, działań związanych z czytelnictwem. I wydaje mi się, że również z młodzieżą można współpracować w tym zakresie. Chcemy też, żeby biblioteka stała się takim miejscem, gdzie młodzi będą przychodzili korzystać z oferty biblioteki, ale też w pewien sposób podpowiedzą bibliotekom, jak można dostosować ofertę biblioteki, co można w tej bibliotece robić. I tutaj jednym z takich rozwiązań będzie właśnie ta Młodzieżowa Rada Programowa. Młodzieżowa Rada Programowa, która będzie mogła Państwu podpowiedzieć, jaki księgozbiór jest ważny dla młodzieży, co warto kupić i tak dalej. I może przekazuję już głos Oldze, która odpowie na następne pytania.
Jeszcze ja tylko dopowiem, a gdzie książki, to w tych projektach bardzo ważny jest element wiedzy. To znaczy zawsze, za każdym razem nie zależy nam na po prostu robieniu dodatkowych działań w bibliotece, tylko każde dodatkowe działanie musi i będzie opierało się na takim, powiedziałabym, kreatywnym i użytecznym wykorzystaniu zasobów bibliotecznych, książkowych oraz innych zasobów, które macie w bibliotece. Czyli nie chcemy tylko, żeby młodzież po prostu robiła coś, co mogłaby robić w każdej innej przestrzeni, ale żeby podejmowała różne działania i jednocześnie uczyła się i poznawała zasoby biblioteczne, w tym oczywiście książki. Teraz pojawiło się pytanie o dni, w których odbędą się odbywały szkolenia, a konkretnie kwestia sobót. Otóż z naszego doświadczenia wynika, że ponieważ szkolenia mają być 3-dniowe, uznaliśmy, że dla takiego sprawnego działania bibliotek i niezakłócania pracy waszej pracy, no optymalne będzie zabranie, że tak się wyrażę, 2 dni z takiej pracy w tygodniu i 1 dnia weekendowego. Tak to zaplanowaliśmy. Jeśli natomiast z różnych odsłuchów okaże się, że to nie jest dobry pomysł, to my oczywiście jesteśmy skłonni to zmienić. Było jeszcze pytanie, kiedy będą szkolenia. Szkolenia będą od kwietnia. Nie jesteśmy w stanie jeszcze podać lokalizacji, bo jeszcze się Państwo do nas nie zgłosili. Jak się zgłosicie, to będziemy mogli narysować sobie mapę i znaleźć jak najbardziej dogodne lokalizacje dla Was. Jakie pytanie? Młodzież, jeszcze pojawiło się pytanie, młodzież, czyli w jakim wieku? Młodzież to dla nas są przede wszystkim osoby w wieku 13-19, czyli szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Jeśli studenci będą mieli ochotę, czy osoby w wieku studenckim będą miały ochotę też uczestniczyć w projektach, to okej, okay, ale generalnie celujemy przede wszystkim w 13-19. Teraz po długim milczeniu przeszłam z czatu i powinniście mnie słyszeć. Z tej strony Dorota Kostowska z FRSI. Generalnie Olga z Miłoszem odpowiedzieli na parę waszych pytań, które się tutaj najważniejsze pojawiły. Teraz widzimy na czacie, że się dzieje no, tutaj dyskusja istotna na temat sobót. Jak sami widzicie, zdania są podzielone. My będziemy to jeszcze sprawdzać z wami, tak? W momencie, jeżeli zdecydujecie się na wybór tego szkolenia tematycznego i Olga z Miłoszem, w ogóle Fundacja Civis Polonus pozna już grupę docelową tego konkretnego szkolenia, to zapewne też dopytają was w jakiś elektroniczny sposób o te mityczne, ale ważne soboty. Padło parę pytań dotyczących tego, jak to się wszystko ma do konkursu grantowego i w ogóle pytań związanych z cyklem PRB. Teraz pokazuję wam na ekranie, nie będzie widać przez moment czatu, będzie widać tylko i wyłącznie ten wykres związany, pokazujący cykl edukacyjny PRB. I jeszcze raz przypomnę, czekajcie, tylko wezmę swój magiczny, elektroniczny pisak i zmienię kolor na czarny, żeby było dobrze widać. My naprawdę długo głowiliśmy się nad tym, jak poukładać te 4 ścieżki tematyczne, znaczy te 4 ścieżki w trzeciej rundzie, żeby one się logicznie też ze sobą wiązały. I niedługo, patrzę na ściągę, planujemy w okolicy 20 stycznia, że zacznie się składanie wniosków do konkursu Aktywna Biblioteka. Dlatego już teraz macie projekty modelowe, które przygotowały 4 organizacje pozarządowe. Jeżeli się potrzebujecie jakiejś ściągi, to możecie wejść na labib.pl i sobie po prostu poczytać te projekty i zastanowić się, czy chcecie pisać własny wniosek, czy może skorzystać już ze sprawdzonych pomysłów jednej z 4 organizacji pozarządowych. Teraz zobaczcie, składanie wniosków w aktywnej trwa do 4 marca,
zapisy na szkolenia tematyczne niedługo się też zaczną, w okolicach 20 stycznia, czyli właściwie równolegle z aktywną biblioteką, więc my będziemy wiedzieli tak, kto na jakie szkolenie tematyczne chce się zapisać. Wy będziecie składać wnioski. Tutaj w marcu będą trwały prace związane z oceną wniosków i zostaną ogłoszone wyniki. Również w marcu my będziemy sprawdzać, kto się gdzie zapisał i na co. Jak wygląda rozkład geograficzny waszych zainteresowań i będziemy tworzyć grupy szkoleniowe. W marcu również poinformujemy was, gdzie się będą odbywać które szkolenia i w jakich datach. I ogólnie organizacje pozarządowe, te nasze cztery, swoje cztery szkolenia tematyczne będą realizowały między kwietniem a czerwcem. Więc mam nadzieję, że to wam troszeczkę rozjaśnia. Jeszcze tylko przypomnę, że jedna osoba z biblioteki zapisuje się na jedno szkolenie tematyczne. Każda biblioteka ma cztery miejsca szkoleniowe do wykorzystania. Cztery miejsca. I teraz małe biblioteki, te, które liczą od jednej do czterech osób, w całości te małe zespoły zapisują się na szkolenia. Duże biblioteki, które liczą ponad cztery osoby, powinny wykorzystać wszystkie cztery miejsca szkoleniowe, które im przypadają. Teraz wracam do układu, gdzie widać czat. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. Jeżeli macie pytania co do tej logiki zapisów i reguł zapisów, to proszę jeszcze, mamy do 10 chwilę, możecie teraz śmiało je zadawać. Jeżeli macie pytania do Olgi i Miłosza odnośnie ich oferty, to też zapraszam, to jest świetna okazja, żeby je bezpośrednio zadać. Widzę pytanie, czy eksternistycznie można zaliczyć to szkolenie. No nie. Jednak trzeba być na miejscu, uczestniczyć w tym, uczestniczyć w dyskusjach, spotkać się na sali szkoleniowej z ekspertami. Dobra, jakie jeszcze pytania? Realizacja projektu w czasie, kiedy szkoły mają wakacje. Jasne, ale pamiętajcie też o tym, że nie wszyscy wyjeżdżają na wakacje. Mamy fantastyczne odsłuchy od wielu bibliotek z całej Polski, które w momencie, kiedy miały ciekawą ofertę wakacyjną dla młodzieży, to miały co robić z tą młodzieżą i ta młodzież też miała co robić na wakacje. Także tutaj bym się tego nie bała. Pozwólcie, że teraz troszeczkę rozwinę okienko czatu, bo pytania jak szalone nam wyskakują. Teraz czytam pytania. Dwie biblioteki pracują u mnie. Rozumiem, że każda się musi zapisać na dwa szkolenia. Nie. Uwaga. Każda z was i każdy z was wybiera tylko jeden temat. Jeżeli w bibliotece pracują dwie osoby, to każda dokonuje indywidualnego wyboru. I może się zdarzyć tak, że wybierzecie to samo szkolenie, a może się zdarzyć tak, że każda z was wybierze inny zupełnie obszar, w którym się będzie szkolić. Czy przyjaciel biblioteki może uczestniczyć w szkoleniu? Na razie nie przewidujemy takich sytuacji. Te szkolenia tematyczne zaprojektowaliśmy jako szkolenia wyłącznie dla bibliotekarzy. Kiedy definitywny koniec tych jakże potrzebnych szkoleń? Słyszę w tym pytaniu taką potrzebę też odpoczynku, zajęcia się różnymi innymi sprawami. Zwróćcie uwagę, no szkolenia zakończą się z końcem czerwca. Przy czym każda z tych czterech organizacji pozarządowych, dopiero jak będzie wiedziała, kto się zapisał i w jakiej liczbie na dany temat, poinformuję was dokładnie o dokładnych datach i oczywiście jedna organizacja może zakończyć już w maju szkolenia, inna dopiero w czerwcu, więc to również dla nas jest jeszcze pewną niewiadomą, ale w naszych planach kończymy
wszystko powinno się skończyć z końcem czerwca, jeżeli chodzi o szkolenia. Próbuję rozsunąć okienko czatu, ale coś mi nie wychodzi. Chwileczkę. Dobra, jeszcze sprawdzamy, co tutaj słychać. W naszym zespole są osoby, które nie są pracownikami biblioteki. Dwie osoby. Czy one także muszą zapisywać się na szkolenia? To pyta Mariola. No nie wiemy, jaki status mają te osoby, tak? Czy jeżdżą z wami na szkolenia, na warsztaty planowania rozwoju biblioteki, tak? Generalnie zapraszamy pracowników. Natomiast jeżeli co do osób tych macie plany i dużą nadzieję, że one staną się wkrótce waszymi pracownikami, to również warto pomyśleć o tym, czy by się te osoby nie przeszkoliły. Czy cały zespół może wybrać się na jedno szkolenie? Tak, może. Co z zaakceptowaniem planu rozwoju biblioteki, a składaniem wniosku do aktywnej biblioteki? Zaakceptowanie planu jest obowiązkowe i tu znowu muszę pokazać wam ten wykres. Natomiast mamy pewną świadomość, że niektóre grupy szkoleniowe, które szkolone są przez trenerów CEL, kończą swoje szkolenia z końcem marca, a składanie wniosków do aktywnej biblioteki będzie właściwie kończy się z początkiem marca. My mamy tą świadomość tej takiej nierówności w czasie, dlatego te grupy, które jeszcze będą się szkolić i będą finalizować swoje plany, właściwie wszyscy, możecie złożyć wniosek do aktywnej biblioteki, nie posiadając zaakceptowanego planu. My te wszystkie wnioski ocenimy i zanim ogłosimy wyniki, a wyniki ogłosimy raczej pod koniec marca, to sprawdzimy, czy macie akceptację planu. I finalnie wnioski wasze w konkursie Aktywna Biblioteka, jednym z kryteriów jest posiadanie zaakceptowanego planu. Czyli przed ogłoszeniem finalnej listy przyznanych grantów sprawdzimy, czy macie zaakceptowany plan. Także damy radę, nie martwcie się, na pewno sobie z tym poradzimy i wy też. Czytelnicy się dziwią, że tych szkoleń jest tak dużo. Nie widzę w tym ani nic złego, ani dobrego. Ważne, żebyście potrafili powiedzieć swoim czytelnikom, że się szkolicie po to, żeby lepszą ofertę dla nich mieć i żeby lepiej z nimi współpracować. Czy w szkoleniach może wziąć udział biblioteka, która nie bierze udziału w trzeciej rundzie PRB? Nie. Te szkolenia, o których teraz mówimy w tym cyklu, są dla uczestników trzeciej rundy PRB, natomiast zawsze zapraszam do bezpośredniego kontaktu z każdą z organizacji pozarządowych i sprawdzeniem, czy jest jakaś oferta dla bibliotek spoza trzeciej rundy, bo często takie oferty organizacje mają. Zamykanie bibliotek rozwiązaniem byłoby niezmuszanie wszystkich bibliotekarzy do udziału w szkoleniu. Jedna osoba powinna zostać. Słuchajcie, jesteście różni. Są małe zespoły, duże zespoły. My to wszystko wiemy. Wiemy też, że trochę czytelnicy, czasem władze samorządowe narzekają, że zamykacie biblioteki. Ja powtarzam, żeby umieć też uzasadnić, dlaczego je zamykacie. Z tym wyzwaniem borykają się wszyscy bibliotekarze w PRB, ale wiecie też, że to przeminie. No, szkolenia się skończą i nie będziecie tak intensywnie jeździć, a my wierzymy w to, że no, umówiliśmy się na coś. Umówiliśmy się wszyscy na intensywną pracę i PRB właśnie takie jest, jest intensywne. Dlatego ma kolor pomarańczowy. Czy dla bibliotek szkolnych są jakieś oferty w PRB? Zapraszam na nasz portal, na biblioteki.org. Sprawdzajcie, jakie oferty są dla bibliotek szkolnych. Wiemy, że trudno jest wszystko pogodzić, stąd nasza próba i ten wykres i próba ułożenia tego w czasie tak, żeby to miało ręce i nogi. Przypominam wam, że trzecia runda jest rundą taką dodatkową. Ona się miała nie wydarzyć. Udało się nam ją zorganizować, ale jest też rundą bardziej intensywną, ponieważ wszystko trwa troszeczkę krócej. Dobrze.
Kończymy powoli nasze webinarium. Oddam teraz głos na moment, żeby Olga z Miłoszem się z Wami pożegnali i na koniec zrobimy sobie jeszcze wspólne ćwiczenie na białej tablicy, także zostańcie jeszcze na moment z nami. My chcieliśmy bardzo podziękować za Waszą uwagę, za zapytania i serdecznie zaprosić Was do skorzystania z naszej oferty. Serdecznie zapraszamy do pracy z młodymi ludźmi i do poznania radości, przyjemności z właśnie współpracy z młodymi ludźmi i odkrycia, jak kreatywne i twórcze może być biblioteka wtedy, kiedy jest pełna właśnie młodych ludzi. Pozdrawiamy serdecznie, życzymy Wam dobrej zimy dla tych, którzy lubią zimę. Wszystkiego dobrego w nowym roku i mamy ogromną nadzieję, że się wkrótce spotkamy. Dobrze, tak jak obiecałam, biała tablica jest przed nami. Pozwólcie, że ją tutaj wyeksponuję. I teraz uwaga, nie marszcie po niej, tylko wygumkujcie tą tablicę. Zapraszam do... Nie marzymy, tylko gumkujemy. Aha. Teraz już wszystko wiecie. Uwaga, nie rysujcie tych kwadracików, bo one zakrywają tekst. Teraz już wszystko wiecie. Nasze ostatnie webinarium z cyklu Organizacji Pozarządowej Biblioteki już w najbliższy piątek, 17 stycznia o godzinie 9. Zapraszamy na godzinne spotkanie z Fundacją TUS. Przedstawiciele fundacji opowiedzą Wam o pomyśle na bibliotekę dla wszystkich, taką globalną dla wszystkich, taką, która włącza bardzo mocno seniorów, która uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych i taka też jest w tym obszarze. Mamy dla Was ofertę przygotowaną przez Fundację TUS. Zapraszamy serdecznie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze webinarium i teraz już można mazać po tablicy do woli, przesłać na mnie albo serduszko narysować. Dziękujemy pięknie.